Celem tego projektu jest stworzenie pewnej puli pakietów rozwiązań bezpłatnych programów edukacyjnych promujących zdrowe odżywianie się i adresujących temat redukcji marnowania żywności, przede wszystkim koncentrując się na obszarach szkół. W jaki sposób działamy? Staramy się integrować najlepsze praktyki stosowane w różnych krajach europejskich, przede wszystkim pięciu, które wchodzą w skład naszego konsorcjum, testując w lokalnych warunkach, czyli w danych krajach, różne rozwiązania i adaptując je do naszych potrzeb. Kolejnym bardzo ważnym celem i takim zwieńczeniem naszych już prawie trzyletnich działań jest właśnie tworzenie, budowanie pewnej platformy współpracy z rodzicami, z placówkami edukacyjnymi i szeroko rozumianą grupą edukatorów właśnie działających w obszarze redukcji marnowania żywności bądź też zmiany nawyków żywieniowych. Główne działania tego projektu możemy zaklasyfikować do trzech obszarów. Jest to tworzenie narzędzi edukacyjnych, budowanie platformy komunikacji. Naszym celem i ważnym obszarem działań są też badania naukowe. Te rozwiązania, które mamy przyjemność Państwu bezpłatnie udostępnić do wykorzystywania podczas zajęć z dziećmi, czy to właśnie w szkołach, czy w takim kontekście domowym rodzić dziecko, zostały zwalidowane naukowo. Czym jest w ogóle program Ważnego Jedzenia i skąd sam pomysł? Zależało nam na tym, aby po prostu podwyższyć rzeczywiście uważność w procesie jedzenia, aby zwrócić w ogóle uwagę na tym, co takiego się dzieje wokół jedzenia, kiedy rzeczywiście jemy. Utworzyliśmy taki program dla trzech poziomów edukacyjnych, dla przedszkola, dla szkoły podstawowej, akurat dla klas 4 do 6 i szkoły ponadpodstawowej. Po pierwsze, chcemy uwrażliwić uczniów na rozpoznawanie tych sygnałów, czy jestem głodny, czy jestem syty. Coś jest też pośrednio, ponieważ mogę właśnie na przykład być w połowie najedzony, ale też mogę właśnie osiągnąć ten przesyt, którego my oczywiście chcemy uczyć dzieci, aby wcześniej zauważały rzeczywiście te delikatne sygnały dotyczące sytości i przestawały jeść właśnie trochę wcześniej i jadły też wolniej. Chcemy rozwijać u dzieci właśnie tą uważność na te inne aspekty jedzenia i stąd właśnie w animacji znalazło się tak sporo elementów. Dodatkowo naszym celem jest motywowanie uczniów do aktywnego ograniczania marnowania żywności. Tylko właśnie uczymy dzieci, żeby odkładały na później i jak potem znowu poczują na przykład głód, to żeby właśnie jeszcze raz sięgnęły do tego posiłku. Oprócz tego, że my mamy szczytne zamierzenia, chodziło o to, żeby program był atrakcyjny przede wszystkim dla uczniów, żeby oni chcieli brać rzeczywiście jak najwięcej z tych lekcji, doświadczać, a potem też wdrażać rzeczywiście w swoje życie. W związku z tym, to na jakie metody zaproponowaliśmy, to właśnie stawialiśmy na tym, żeby te metody były różnorodne. No i właśnie wnioski już takie podsumowujące z naszych badań w Polsce, to jest to, że rzeczywiście nauczyciele uznali, że główną zaletą w ogóle samego programu jest ten temat. Temat, który w ogóle według nauczycieli uzupełnia podstawę programową, więc niesamowicie się cieszę, że rzeczywiście zauważają, że to zostało w jakiś sposób wpisane to, czego dzieci się uczą, chociażby na lekcji biologii. Forma na szczęście jest atrakcyjna według nauczycieli, jak widać było też dla uczniów, też jest atrakcyjna i na tym właśnie nam zależało. Z kolei właśnie, jak powiedziałam, scenariusz i podręcznik są tak napisane, tak się starałyśmy z dr Barlińską, aby każdy nauczyciel, na przykład na zastępstwie, polecam, aby na zastępstwie właśnie brać takie gotowce jak od nas i właśnie wtedy przeprowadzić takie dodatkowe zajęcia. Czemu nie? Gdzie nas znaleźć? Tutaj zapraszamy właśnie Państwa do komunikacji przez różne platformy i różne strony, które mamy przygotowane. Serdecznie zapraszamy na nasz fanpage Dzieci lubią zdrowo jeść. Jest to fanpage naukowców Wydziału Psychologii, którzy działają w obszarze zmiany nawyków żywieniowych i tam informujemy Państwa o kolejnych naszych odsłonach naszych działań, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszam też na stronę internetową Wydziału Psychologii właśnie w sekcji o nas, projekty EIT Food. Wszystkie linki do narzędzi, o których dzisiaj Państwu miałam przyjemność opowiedzieć, będą dostępne. Są to materiały do nieodpłatnego wykorzystywania przez Państwa. Wszystkie projekty zostały objęte patronatem Ministerstwa Edukacji i zapraszamy do wykorzystywania ich w swoich działaniach edukacyjnych.